Program realizowany jest przez Fundację Veolia Polska i Centrum UNEP GRID Warszawa. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy o ekologii i znaczeniu zieleni w miastach. Po raz kolejny do udziału zaproszono młodych mieszkańców gminy Chrzanów. Chrzanów jest wyjątkowo aktywną miejscowością. Fundacja Veolia Polska realizuje projekty społeczne we wszystkich miejscowościach, w których mamy ciepłownie, czyli obecnie jest ich ponad 80, ale w Chrzanowie w zasadzie jesteśmy co roku, ponieważ tutaj młodzież jest wyjątkowo aktywna. Poza tym mamy wspaniałe relacje z samorządem. Naprawdę współpraca z Urzędem Miasta to jest sama przyjemność i stąd taka nasza częsta obecność tutaj. Ze szkół gminy Chrzanów zgłoszono 3 projekty przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Chrzanowie oraz szkół w Luszowicach i Balinie. Pracę młodych ludzi nad projektami można było obserwować na ekoblogach dostępnych na stronie programu. Potem każdy mieszkaniec Chrzanowa mógł zagłosować na któryś z projektów. Naprawdę trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby komunikacyjnie rozpropagować swoją ideę i znaleźć tylu chętnych, którzy zagłosują na dany projekt. Po głosowaniu internautów decyzję podejmowała komisja konkursowa. Było bardzo trudno, bardzo długo ta komisja obradowała i żeśmy doszli do wniosku, że wszystkie projekty są rewelacyjne, świetne i chcieliśmy nagrodzić te wszystkie 3 projekty i komisja zdecydowała o takim wyniku obrad, jaki był. Gala ogłoszenia wyników i wręczenia grantów na realizację projektów odbyła się w Chrzanowie. Zwyciężył pomysł uczniów chrzanowskiej piątki, który składał się z 3 elementów. Ławeczki z takim zazielenieniem, ściany wertykalne koło przystanków oraz rozdawanie sadzonek dla mieszkańców właśnie naszej okolicy ze szkoły. Na sukces pracowała cała grupa uczniów. 13 osób pracowało nad tymi 3 projektami. Każdy miał równo podzielone zadania i każdy pracował tyle, ile mógł. Każdy dał z siebie wszystko. Zwycięzcy otrzymali grant w wysokości 3000 zł na realizację projektu oraz 700 zł nagrody zespołowej. Równorzędne 2 miejsca i granty warte 1000 zł oraz także nagrody zespołowe przyznano 2 szkołom z sołectw. Uczniowie z Balina mieli pomysł na park miejski. Zmodernizowanie i zmienienie parku miejskiego w Chrzanowie, gdyż uznaliśmy, że po prostu jest tam tak szaro, są same drzewa, żeby tam coś było można zrobić ciekawego, pobawić się i tak dalej. Miałyby się tam pojawić nowe urządzenia. Na pewno zewnętrzna siłownia, dużych rozmiarów szachy, stół do ping-ponga, ławki, różne zioła. Uczniowie szkoły w Luszowicach postawili na zielnik. Chcieliśmy, aby ludzie wiedzieli, czym na przykład leczono się, jakie zioła były używane w lecznictwie, kiedy nie było farmaceutyki, kiedy nie było lekarstw. Zielnik miałby być ogólnodostępny. Każdy może do niego przyjść, powąchać ziół, zobaczyć jak one właściwie wyglądają i prawdopodobnie pojawią się w nim karteczki, jakie zioło na co działa. Każda z drużyn otrzymała także nagrodę specjalną w wysokości 250 zł oraz deklarację, że pracownicy Veoli pomogą w wykonaniu prac. Będziemy uczestniczyć w tej realizacji poprzez pomoc w różnych pracach. Po prostu będziemy działać, żeby był efekt rzeczowy. Teraz trzeba już czekać na realizację tych planów. Agnieszka Sierocińska, Chrzanowska Telewizja Lokalna.